Cześć, nazywam się Ania i witam Was na moim podcaście Przygotowania. Jest to miejsce, w którym opowiadam o moich przygodach i śmiesznych historiach z życia. W ramach przypomnienia chciałabym powiedzieć, że odcinki ukazują się co piątek rano na Spotify oraz na YouTubie. I dzisiaj zapraszam Was na odcinek numer 5, który będzie o pewnej kontuzji, której nabawiłam się wielokrotnie. Chodzi mi o skręconą kostkę, a mówiąc już bardziej profesjonalnie, o skręcony staw skokowy lewy. Mam nadzieję, że te opowieści wywołają uśmiech na Waszej twarzy, ponieważ okoliczności, w jakich się tej kontuzji nabawiałam, są dosyć ciekawe oraz też siedzenie w domu spowodowane kontuzją doprowadziło do kilku ciekawych decyzji, które podjęłam w życiu. Zapraszam! Często osoby, które nie miały nic nigdy złamanego, bardzo to podkreślają. Ja również należę do grona osób, które nie miały nigdy złamanej nogi, ręki, obojczyka. W sumie miałam jedną taką małą historię ze złamaną pewną częścią mojego ciała, której nie dało się wsadzić w gips, ale o tym opowiem na końcu. Ja nigdy niczego sobie nie złamałam, jednak wielokrotnie miałam skręconą kostkę lewą. Mówi się, że właśnie takie skręcenia są o wiele gorsze niż złamanie, ponieważ koście po złamaniu wzrasta i wszystko wraca do norm. Jednak ta skręcona kostka jest uciążliwa, bo nigdy się nie da do końca tego wyleczyć i na przykład przy zmianie pogody często się to odczuwa. U mnie na szczęście tak nie ma. Nie czuję bólu, ale po prostu chyba tę kostkę mam słabszą, bo dosyć często ją skręcam. I już to się zaczęło w wieku 9 lub 10 lat, gdy wyjechałam na pierwszy obóz taneczny z moim kuzynostwem do Czech. Niewiele pamiętam z tamtego czasu, to było 20 lat temu. Jedyne, co utkwiło mi w pamięć, to wyjazd na basen w Libercu. Pamiętam, że zjeżdżalnia była obklejona takimi naklejkami lentylków, a traumy doznałam w łazience. Ponieważ, tak wiadomo, starsze kobiety, panie się kąpały kompletnie nago. Dla mnie, dla dziecka w wieku 9-10 lat był to szok i do tej pory mam to w swojej głowie. Ale to jest wszystko, co zapamiętam z samego obozu. Jednak już powrót z Czech do Polski bardziej utkwił mi w pamięć ze względu na to, że wtedy się nabawiłam kontuzji. A było to w Szklarskiej Porębie, zatrzymaliśmy się tam na postój, ja poszłam do toalety i droga do tego miejsca była prosta, aczkolwiek trzeba było przejść przez takie ala schodki, krawężniki. 20 lat temu nie zwracano uwagi na taki komfort, więc było bardzo dużo wysokich, krzywych krawężników, chodników, a obecnie jednak pamięta się o osobach niepełnosprawnych, o mamach z dziećmi, które prowadzą wózki i tak dalej, więc nie mamy z tym styczności. Jednak wtedy mieliśmy do czynienia z wielkimi, wysokimi krawężnikami. A ja właśnie wracając z toalety, musiałam takie dwa krawężniki 8-centymetrowe pokonać. No i pech chciał, że najpierw sobie skręciłam lewą kostkę na krawężniku jednym. Zatrzymałam się, pokręciłam kostkę, ją trochę rozciągnęłam. No i potem co? 3 kroki dalej. To samo. Jeszcze bardziej wygięłam tą kostkę na zewnątrz. I już naprawdę ból był dosyć mocniejszy. Ja chciałam być bardzo silna i twarda. W ogóle prawie nie chciałam pokazać, że coś mnie boli. Jednak ból był dosyć mocny, że prawie jestem tam. Ale pani opiekunka mnie złapała. Ja nie płakałam. No i pamiętam, że po prostu pomogła mi wejść do autokaru i potem już kilka godzin siedzieliśmy. Nie musiałam chodzić, więc moja stopa sobie odpoczywała. Jednak czułam, że ta kostka puchnie. Dodatkowo miałam takie wkładane buty Adidasy, właśnie niewiązane, które były dosyć takie opięte na stopie. Powiedziałam, że to są takie coś w stylu Balenciagi, obecnie modnych, tylko one były się kończyły przed kostką, a nie za kostkę, jak wspomniane przeze mnie bardzo drogie buty. Ale to były takie właśnie wkładane. Jak już dojechaliśmy do mojej miejscowości, to miałam problem ze ściągnięciem tego buta. A gdy już to się udało, okazało się, że kostka jest stała spuchnięta. To akurat były wakacje, więc
miałam obandażowaną kostkę, czymś smarowaną, chodziłam sobie w sandałach, no i było okej. Okay. Pamiętam, że nieraz ludzie mnie zaczepiali na ucie, się pytali, co się stało, ale ja się tym nie przejmowałam i no, nie skończyło się to wizytą u lekarza ani w szpitalu. Samo przeszło po kilku dniach. Następna skręcona kostka miała miejsce w szkole. Pamiętam na WF-ie. Graliśmy z dziewczynami w siatkówkę i ja skoczyłam do bloku. W powietrzu zderzyłam się z koleżanką i z całym impetem spadłam na ziemię. Oczywiście prosto na kostkę lewą. Upadłam, zeszłam z boiska, poszłam do pani pielęgniarki, która mi tam dała jakąś maść, powiedziała, że mi nic nie będzie, żebym sobie po prostu na lekcji, bo jeszcze chyba miałam jakieś lekcje, żebym poszła na lekcję normalnie i po prostu sobie położyła wyżej kostkę na krzesełku. Ja tak zrobiłam, ściągnęłam przy tym buta, aby krzesełka nie pobrudzić, no ale pani, pamiętam od fizyki się zdenerwowała i dostałam za to uwagę, że trzymam nogę na krześle, ale już tam, ja tam nic nie tłumaczyłam. Postanowiłam, że sobie wrócę oczywiście na pieszo do domu. No ale to już nie było takie łatwe. Bo wtedy poczułam, że jednak ta kostka mnie troszkę boli mocno. Na następny dzień wstałam i kostka była cała fioletowa. Mój tato stwierdził, że mam na pewno złamaną nogę i musimy jechać do lekarza rodzinnego. Pojechaliśmy. On stwierdził, że żebyśmy lepiej pojechali do szpitala i powiedzieli, że ten wypadek się zdarzył przed chwilą, a nie dzień wcześniej. No tak, tak zrobiliśmy. Po zdjęciu rentgenowskim okazało się, że coś tam jest w kostce naruszone. Dostałam szynę gipsową, nałożono mi ją i poinformowano, że nie mogę przez cały dzień na nią stawać, żeby nie pękła. I tak wywieziono mnie ze szpitala na wózku inwalidzkim. Jakoś weszłam do samochodu, a potem jeszcze jak dojechaliśmy na mieszkanie, mój tato musiał mnie na plecach wnosić na pierwsze piętro, no żeby mi nie stawała na tą stopę, a w domu pamiętam, że skakałam na jednej nodze i tak się poruszałam. Akurat wtedy też zaczęliśmy przygotowania do bierzmowania i ze względu na moją stopę nie mogłam się pojawić w kościele, no nawet nie miałam kuli, no i musiałam, no akurat to był dzień, w którym nie mogłam stawać na tę moją lewą stopę. Potem po weekendzie już normalnie poszłam do szkoły, ale był pewien problem. Ponieważ nie mogłam znaleźć buta, który byłby na tyle szeroki, abym mogła tam włożyć moją stopę z szyną gipsową. Moje w ogóle buty nie wchodziły w grę i musiałam chodzić w obuwiu mojego taty. Rozmiar 46, wyobraźcie sobie. I to nie były takie normalne buty wkładane, jakieś, nie wiem, półbuty. Półbuty klapek. I z przodu były takie oczywiście wielkie, szerokie, jak półbuty, a z tyłu to był klapek. I więc ja tak musiałam chodzić. Oczywiście miałam tylko jednego, bo na prawej stopie zdrowej miałam swojego buta. No ale się trochę wstydziłam chodzić z takim wielkim buciorem 46, więc zawsze na przerwach zasłaniałam torbą tego buta. Tato mnie woził do pracy. Widzicie, do pracy. Tato mnie woził do szkoły i tam i z powrotem. Więc żeby nie nadwyrężała mojej kostki, a po tygodniu stwierdziliśmy, że już wszystko jest dobrze, że możemy tydzień wcześniej ściągnąć tą szynę. Tato mnie zawiózł, ale już postanowiłam, że wrócę sobie sama na pieszo. I tak sobie szłam, wracałam, że już na płaskim krawężniku znowu wykręciłam tą samą kostkę. Lekko mnie zabolała, wystraszyłam się, ale nic nie powiedziałam nikomu, tylko smarowałam ją antacetem i jakoś przeszło. Potem, pamiętam, poszłam już po ściągnięciu tej szyny gipsowej do kościoła na spotkanie z bierzmowania. Potem należało iść po podpis w książeczce do księdza. Mówię do księdza, że no, że tydzień to mnie nie było, ponieważ no, skręciłam sobie kostkę i miałam szynę gipsową. No i tak popatrzył ten ksiądz na moją stopę no i stwierdził, że nic nie ma. I nie wiem, chyba mi nie uwierzył, ale potem już normalnie chodziłam. Wszystko było okej. Okay, aż do momentu, gdy pracowałam na pełen etat. Była to moja druga, taka poważniejsza praca w korporacji amerykańskiej, już w dziale księgowości z niemieckim, którego nigdy nie używałam. I pamiętam, że to był taki okres, w którym teoretycznie miałam wszystko, ale czegoś mi brakowało. Praca była okej, lubiłam bardzo mój zespół, zarabiałam wystarczającą ilość pieniędzy, dużo podróżowałam w wolnym czasie,
chodziła na siłownię, języki, miałam zajęcia dodatkowe, przyjaciół i wszystko było ok, no ale czegoś mi jednak brakowało. No i zastanawiałam, co ja mogę zrobić, co zmienić, jak zmienić pracę to na jaką. I jakoś tak usłyszałam od kogoś o wyjazdach na medytacje chrześcijańskie. To polegało na tym, że się wyjeżdża do klasztoru na 5 dni i tam się milczy, medytuje, czyta Pismo Święte, chodzi na mszę. I tak to właśnie wyglądało. Ja zdecydowałam się na taki wyjazd. Pamiętam, że w ówczesnej pracy nikt nie wierzył, że w ogóle wytrzymam, że jak ja, jedna z najbardziej rozgadanych osób, będę w stanie milczeć. Ale no ja mam oczywiście taką naturę gaduły, ale są takie momenty, że potrzebuję spokoju, trochę przemyślenia sobie, posiedzenia w ciszy. No i potem myślałam, że przecież będę mogła sama ze sobą w myślach rozmawiać, nie? Więc zawsze coś. Dam radę 5 dni. I tak było. Dziennie rozmawialiśmy 10-15 minut, ponieważ to było tak, że jedliśmy wspólnie, ale milczeliśmy. Potem mieliśmy różne wykłady, msze, medytacje, ale raz dziennie mieliśmy takie spotkania z naszym duchowym przewodnikiem, jeden na jeden, i wtedy rozmawialiśmy, mówiliśmy, jakie zmiany w nas zachodzą, jak się czujemy i tak dalej. To był jedyny czas, kiedy rozmawiałam, i potem po tych 5 dniach, ostatni dzień. Doświadczenie było jak najbardziej ciekawe. Potem po tych dniach 5 medytacji pojechałam do Katowic, gdzie miałam się spotkać z moim najlepszym przyjacielem Mieszkiem. Taki sobie wybrał pseudonim. Mieliśmy się spotkać z Mieszkiem, trochę pochodzić, poswiedzać i potem wieczorem wrócić już do Wrocławia. Tak też zrobiliśmy. Ja pojechałam wcześniej do Katowic. Sama sobie przez jakiś czas chodziłam i w pewnym momencie miałam przechodzić przez ulicę. Czekałam, aż będzie zielone światło. Gdy się pojawiło, weszłam na ulicę i oczywiście upadłam. Nie było tam dużego krawężnika, nie wiem jak do tego doszło, ale po prostu wykręciłam sobie kostkę i upadłam na środku ulicy. Szybko się podniosłam, wstałam, ale no czułam, że ta stopa mnie bardzo boli. Ale wiadomo, sobie wymasowałam, pokręciłam troszkę, no i poszłam sobie tak dalej. Potem przyjechał Mieszko, poszliśmy coś zjeść, zobaczyliśmy się z innymi znajomymi, no i pod wieczór wsiedliśmy do Flixbusa. Nie no, w sumie to jeszcze był polski bus. Wsiadliśmy do polskiego busa i pojechaliśmy do Wrocławia. Wszystko było ok. Ja wiadomo nie chodziłam, ale no czułam, że troszkę mi puchnie ta kostka. Akurat w tamtym czasie, ten dzień mój tato był we Wrocławiu, mieliśmy się minąć, ale ja już tak czułam, że ta kostka mi puchnie, więc poprosiłam go, czy przyjedzie po nas na autobus, na dworzec autobusowy i potem odwiezie do mieszkania, no bo coś czuję, że mi kostka puchnie. No mój tato przyjechał, zawiózł nas do mieszkania. Jak moja mama się dowiedziała, oczywiście powiedziała, żebym się zapisała do lekarza. Ja to trochę spakatelizowałam, ale sprawdziłam, że były jakieś następny dzień wolne terminy z Duxmeda, więc się zapisałam i bardzo dobrze, bo potem już pod wieczór ta kostka mi tak spuchła, że skakałam na jednej nodze znowu po całym mieszkaniu i się zastanawiałam, jak ja dostanę się do lekarza, ponieważ no ciężko mi będzie wskoczyć na któreś piętro i tak paradować przychodni. Na całe szczęście na następny dzień jakby opuchlizna nadal była, ale no jakoś nie musiałam skakać, ponieważ no ta opuchlizna nadal była duża, że nie mogłam jakby z tej stopy jakby zginać. Tak normalnie, ale jakoś się ciągnęłam i doszłam do lekarza, do chirurga. Chirurg mi dał skierowanie do ortopedy. Potem miałam zdjęcie, no i okazało, że sobie coś nadłamałam i 2 tygodnie L4. Nie dostałam szyny gipsowej, ale właśnie lekarz powiedział, żebym tę moją stopę włożyła w taki stabilizator, który musiałam iść do NFZ-u. No też były problemy, ale otrzymałam ten stabilizator. No ja nie byłam zbyt szczęśliwa i to było też dosyć śmieszne, bo wyjechałam na 5 dni medytacji i akurat pod koniec już wracałam sobie, skręciłam kostkę i 2 tygodnie na L4. Nie zdążyłam wrócić nawet do pracy. Nie byłam zadowolona z tego powodu, ale cóż mogłam zrobić. Jednak ten czas był dosyć owocny, ponieważ miałam chwilkę, aby wszystko sobie przemyśleć. Wtedy akurat podjęłam decyzję, że wyjeżdżam na wolontariat i będzie to Europejski Wolontariat Młodzieżowy, IWS. Zaplanowałam sobie, kiedy chcę wyjechać. Jeszcze nie wiedziałam, gdzie. Postanowiłam, że akurat zacznę właśnie szukać różnych ofert. I wtedy postanowiłam, że w wakacje jeszcze skorzystam z urlopu. Potem wrócę, złożę wypowiedzenie. We wrześniu będę miesiąc jeszcze pracować ostatni, a w październiku bym chciała jakoś wyjechać. To wszystko z medytacją
ze skręconą kostką było w maju, więc stwierdziłam, że akurat sierpień jadę na urlop we wrześniu. Ostatni miesiąc pracy, a w październiku wyjeżdżam i wtedy zaczęłam szukać różnych ofert. Wiedziałam, że chciałabym coś z pomocą humanitarną związanego. I tak padłam na Azerbejdżan, potem wyjechałam na 9 miesięcy i wszystko się udało. Więc jak widzicie, gdyby nie skręcona kostka, to kto wie, czy wyjechałabym do Azerbejdżanu i bym przeżyła jedną z ciekawszych przygód swojego życia. Na pewno o tym nagram jakiś odcinek albo kilka, ale na to musicie jeszcze troszkę poczekać. Kolejna skręcona kostka miała miejsce właśnie tuż po moim polonacie w Azerbejdżanie. Po 9 miesiącach ja postanowiłam, że jeszcze nie wracam do Polski, tylko pojadę do Turcji, pozwiedzać sobie kraj. Planowałam jeszcze odwiedzić Iran, ale oczywiście z moim szczęściem było tak, że nie dostałam wizy. Wszystkie osoby, wszyscy inni wolontariusze, którzy będąc na Kaukazie, korzystali z tego, że Iran jest blisko i można tam tanio dojechać, złożyli dokumenty o wizę, dostali, pojechali, wrócili. Oczywiście ja nie dostałam tej wizy, nie wiem dlaczego do tej pory. Robiłam wszystko to, co oni, ale no cóż, los tak chciał i pojechałam do Turcji i pamiętam, że nie leciałam samolotem, tylko z Azerbejdżanu pojechałam do Gruzji, całą Gruzję przejechałam marszrutkami i na granicę turecko-gruzińską, tam przeszłam przez granicę, no już i stamtąd pojechałam do Rize, bardzo pięknej miejscowości, bardzo zielonej, która ta miejscowość słynie z tego, że produkują bardzo smaczną herbatę. Jest to miejsce urodzenia obecnego prezydenta Turcji, o czym ja nie wiedziałam, ale się przekonałam, gdy zobaczyłam niezliczoną ilość jego portretów. W tym mieście ja tam zostałam kilka dni, przez pierwsze zwiedzałam tę miejscowość, a na ostatni dzień pojechałam takim busem na wycieczkę zorganizowaną, aby pozwiedzać miejscowości okoliczne. I tak się wybrałam. Było ciekawie, ponieważ ja, jako jedyna dziewczyna z zagranicy, pośród Turków, mieliśmy dużo postojów i ja naprawdę się wsłuchiwałam w ten turecki, żeby zrozumieć, ile mamy czasu, o której odjeżdżamy, aby o mnie nie zapomniano. I właśnie już pod koniec zjedliśmy zamek, różne wodospady, jakiś most i na ostatnią atrakcją były, by jakoś mieli miejscowość w górach. Akurat pogoda była bardzo słaba, padał deszcz, była mgła, mrzawka. Już byłam też zmęczona po całej tej podróży, bo rano wstałam, nie mogłam jeszcze znaleźć miejsca odjazdu. Potem musiałam też być bardzo skupiona, żeby ten turecki rozumieć. I na ostatniej atrakcji, wychodząc z auta, z busa, oczywiście upadłam, skręciłam sobie znowu kostkę, tym razem nie na krawężniku. Jeszcze problem polegał na tym, że ta kostka mnie bolała, a w tej miejscowości mieliśmy 3-4 godziny czasu, więc ja nie wiedziałam, co ja będę robić przez tyle godzin, zwłaszcza, że pogoda nie dopisała, ale po prostu poczłapałam do jakiejś restauracji, gdzie mogłam znaleźć jakieś jedzenie. Troszkę tam spędziłam czasu, a potem jak już pogoda troszkę się rozpogodziła, w sensie, gdy przestało padać, to poszłam na jakąś taką polankę, gdzie ludzie siedzieli, robili pikniki i te kilka godzin przeczekałam. Potem jak już szliśmy do naszego busa, to przewodnik zauważył, że coś mi się stało w stopie. Ja powiedziałam, że nie, że wszystko okej, że nie potrzebuję pomocy. No postanowiłam, że jak już dojedziemy do Rize i będę szła na mieszkanie, to po prostu zajdę do apteki, kupię sobie coś do smarowania, jakąś maść albo musztywniak, oczywiście swojego nie wzięłam. Miałam go w Azerbejdżanie, ale na podróż do Turcji go nie wzięłam. I tak dojechaliśmy do Rizy, potem ja chciałam zajść do apteki. No oczywiście okazało się, że wszystkie apteki były już zamknięte po 18, po 19. A ja tego samego dnia jechałam do miejscowości dalej, do Trabzonu. Długa była podróż przede mną, ale no jakoś dojechałam. Potem musiałam znaleźć przystanek, z którego miałam jeszcze dojechać na mieszkanie autobusem. Nie mogłam go znaleźć. Tak chodziłam wokoło, pytałam się ludzi. Oni się ze mnie śmiali. Ja podróżowałam z plecakiem, takim wielkim, różowym i ciągnęłam tą stopę, to wszyscy mówili mi, że mam za ciężki plecak i przez to ta noga już nie daje rady. Ja już to mnie tłumaczyłam. Potem w końcu dojechałam na mieszkanie. Spałam u takiej dziewczyny z couchsurfingu, która akurat miała maść, to mogłam ją stosować. Następny dzień okazało się, że w supermarkecie obok była promocja
na opaski na kostki, więc sobie jedną kupiłam. Przysiadłam 2 dni w domu, bo chciałam, żeby ta moja kostka doszła do lepszej kondycji. I potem już normalnie zwiedzałam. Pojechałam do kolejnych miejscowości. W jednej okazało się, że mój znajomy pracował jako radiolog. Robił zdjęcia rentgenowskie. Robił zdjęcia rentgenowskie. Dowiedzieliśmy się tego, jak już miałam wyjeżdżać. Więc mówił, że szkoda, że nie powiedziałaś mi wcześniej o tej twojej kostce, bośmy zrobili ci zdjęcie. Mówił, że nie, że spoko, wszystko jest okej, póki co. Cały czas smarowałam ją i dawałam radę i też bezpiecznie, spokojnie. Powolutku sobie chodziłam, żeby jej nie nadwyrężać i bezpiecznie wróciłam do Azerbejdżanu, potem z Azerbejdżanu do Gruzji i Polski. Pamiętam, że miałam jakieś ubezpieczenia, ale też nie chciałam dzwonić, sprawdzać, w jakich szpitalach to obowiązuje. A oczywiście, gdyby sytuacja się pogorszyła, to bym poszła, ale no nie było takiej potrzeby. Potem już wróciłam do Polski i odpukać. Póki co jest dobrze z moją kostką. Uważam, staram się chodzić w miarę świadomie. No i tyle. Jeszcze na koniec krótka historia o mojej złamanej części ciała. Właśnie złamałam sobie palec u stopy w czasie zajęć pole dance. Rok albo półtorej roku temu postanowiłam, że zacznę chodzić na pole dance. Były to zajęcia raz w tygodniu, ale no już na początku zauważyłam, że to chyba nie jest dla mnie. Miałam naprawdę bardzo dużo problemów. Po pierwsze jestem nierozciąganięta, po drugie mam słabe ręce, co wiedziałam. Po trzecie okazało się, że oprócz nierozciągniętych słabych rąk jest jeszcze problem z chwytem, ponieważ no był za słaby i nie mogłam się utrzymać na rurce. Dodatkowo jeszcze ten sport jest bardzo bolesny i skóra boli, ponieważ musi się przyzwyczaić do rurki, a ja, że nie lubię bólu i też mają zajęcia raz w tygodniu, też ta skóra się nie mogła przyzwyczaić. No mnie bardzo bolało, miałam siniaki i tak dalej, ale stwierdziłam, że nie będę się poddawać, nie będę mięczakiem, tylko postaram się chodzić na te zajęcia. One były w ramach multisport karty, więc nie musiałam dopłacać, ale jeżeli wiedziałam, że opuszczę zajęcia, to musiałam je odrobić albo przed tą nieobecnością, albo do 2 tygodni po. Ja wiedziałam, że w październiku mam zaplanowany urlop na ponad 2 tygodnie i po prostu ominę 3 zajęcia. Dlatego odrobiłam je wcześniej i po prostu jednego dnia miałam w planach iść na 2 zajęcia pod rząd pole dance. A tydzień jeszcze wcześniej robiliśmy taką figurę, która sprawiała mi bardzo dużo problemów. Ona polegała na tym, że stała się obok rurki i potem trzeba było tak wyskoczyć, żeby zahaczyć się stopą o rurkę i tak zwisać głową w dół. Ja nie mogłam tak podskoczyć. Nie mogłam dosięgnąć moją nogą do tej rurki, pomijając, że mam długie nogi, ale tego wyskoku nie umiałam zrobić. I w pewnym momencie tak się spięłam, no, że uderzyłam z całej siły moimi żebrami o rurkę. I mnie cały czas bolały, ale mówili, że to jest normalne i tak dalej. Potem tydzień poszłam na zajęcia podwójne pole dance i znowu robiłam tą figurę i udało mi się doskoczyć pierwszy raz do tej rurki. Zwisałam głową w dół, ale potem spadając, z całym impetem spadłam na ziemię. Oczywiście tam był materac, ale jednak chyba moje nogi są za długie, że stopy, te paluszki wyleciały, wystawały poza materac i z całym impetem uderzyłam w ziemię. Bolał mi ten palec, ale to już była prawie końcówka tych pierwszych zajęć. Stwierdziłam, że dobra, jeszcze coś tam pokręcę, porobię. Ale no stwierdziłam, że może na te drugie to jednak nie pójdę na pole dance, tylko na rozciąganie. Poszłam na rozciąganie, ten palec bolał, ale jakoś tam dawałam radę. Potem miałam umówione spotkanie z moją przyjaciółką, poszłyśmy coś zjeść, potem do kina. Następnie musieliśmy wrócić na moje mieszkanie, które było dosyć daleko i trochę nam to zajęło. Ja w międzyczasie jeszcze zrobiłam kartę moją transportową we Wrocławiu, ale udało nam się wrócić do domu. I ja ściągnęłam skarpetki, buty, patrzę, a mój drugi palec jest cały fioletowo-zielony, calutki. I mówię, no nie, coś z tym palcem jest nie tak. I szybko zamówiłam sobie kolejną wizytę u lekarza. Akurat miałam szczęście, ponieważ w ówczesnej pracy przychodnia LuxMedu była pod nami, pod naszym biurem, więc tam poszłam, dostałam skierowanie na zdjęcie. Musiałam jechać do innej przychodni. Oprócz tego też wspomniałam o moich żebrach, ponieważ no już byłam u lekarza, a kilka dni potem miałam mój zaplanowany urlop w Maroko i bałam się, że lot może jakoś negatywnie wpłynąć na te żebra. I poszłam na zdjęcia. Okazało się, że z żebrami było wszystko spoko, ale jeszcze wybrałam się do innego lekarza. Lekarka poleciła mi
w razie gdybym się stresowała lotem, żebym wzięła jakąś tabletkę na serce, no ale stwierdziłam, że nie boję się aż tak. A z palcem wyszło, że jest złamany. Jednak jak się ma złamanego palca u stopy, no to nie można go wsadzić w gips. Musiałam po prostu przyklejać ten mój palec chory do zdrowego. No i tak miało się zrosnąć. Ja pojechałam do Maroka właśnie z całą masą i różnych maści i tymi plastrami. Na całe szczęście ta podróż okazała się bezpieczna. Ten palec mi się dosyć szybko zrósł. Już potem nawet nie smarowałam, bo zapomniałam o tym. Chociaż powiem Wam szczerze, teraz nie jest jak ćwiczę, to czułam ten palec. Ale wszystko było ok. Doleciałam do Maroka, no i zachorowałam na zapalenie zatok. Ale na szczęście nie był to ani palec, ani kostka, ani żebra. Po prostu poszłam do lekarza i kupiłam jakiś lek i mi przeszło te zatoki, ale no było ciekawie. Więc oto jest moja historia związana z kontuzjami. Nigdy nic nie miałam tak poważnie złamanego, ale tych kostek jedną, ale ta lewa kostka jest dosyć pechowa i też muszę na nią uważać, ponieważ jest słabsza. Mogę mieć z nią problemy, miejmy nadzieję, że będę o nią dbać i wszystko będzie ok. Ale śmieszne jest to, że jak skręciłam sobie kostkę, to 2 tygodnie w domu, na L4 wydawało mi się, że bardzo ciężkim do przetrwania, a teraz jesteśmy 3 miesiące ponad zamknięci w czasie kwarantanny w domu i powiem szczerze, że teraz już się tak do tego przyzwyczaiłam, że muszę naprawdę się zmuszać, żeby chociaż wyjść do sklepu albo wyjść na spacer, bo już po prostu tak się zasiedziałam w domu, więc muszę nad tym popracować. Mam nadzieję, że będzie tylko lepiej i lepiej. Mam nadzieję, że u Was wszystko dobrze. Trzymajcie się i do zobaczenia w następny piątek. Pa!